Wczoraj w gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wierzgoniu odbył się koncert charytatywny poświęcony małej mieszkańce miasta Anastazji Trelewicz, która codziennie zmaga się z poważną chorobą serca. Gimnazjaliści po raz trzeci już zorganizowali akcję dla dziewczynki. W tym roku pomoc dla Anastazji została połączona z promocją aktywnego życia wolnego od uzależnień. Dariusz Browarczyk, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń, jednego z organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Tak, rzeczywiście 3 lata temu, kiedy dowiedzieliśmy się o problemie Anastazji, o jej ciężkiej chorobie, o konieczności przeszczepu, nie trzeba było dużo rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby podjęli inicjatywę pomocy. Organizujemy koncerty, ten jest trzeci. Natomiast w międzyczasie robiliśmy także zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji Serce Dziecka, gdzie subkonto Anastazja posiada. Także staramy się na miarę naszych możliwości pomagać. Szanowni Państwo, nazywam się Alicja Podlewska, jestem sekretarzem Dzierzgonia i w imieniu Pani Burmistrz chciałabym serdecznie podziękować za zaproszenie i również przeprosić. No Pani Burmistrz, wiadomo, jest osobą bardzo zapracowaną i musiała się udać na spotkanie bardzo ważne do Gdańska, więc nie mogła uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, więc a ja chciałabym w imieniu Pani Burmistrz właśnie Wam serdecznie podziękować za spotkanie, za tak świetnie przygotowaną imprezę. Zresztą sama idea dzisiejszej, tego można powiedzieć, i uroczystości, i meetingu, i rozrywki jest godna pochwały, ponieważ łączy akcję charytatywną z działaniami profilaktycznymi związanymi z uzależnieniami. Trelewicz Monika. Anastazja choruje na kardiomiopatię roztrzeniową, wtórne nadciśnienie płucne. Objawia się no duszności ma. Jej serduszko teraz bije na 46%, gdy zachorowała biło na 3%. Serduszko jest powiększone na całą klatkę piersiową, nie funkcjonuje, lewa komora jej nie przetłacza krwi, nie funkcjonują, ma upośledzone komory. No i przede wszystkim czekamy na ten przeszczep serduszka. Jeśli by frakcja serduszka poprawiła się na 60%, to by się odbyło bez przeszczepu. Dla Anastazji potrzeba przede wszystkim wsparcia finansowego. Zbieramy pieniążki na leczenie jej, na rehabilitację później, gdy dojdzie do przeszczepu, to zbieramy pieniążki, bo to wiadomo, liczą się koszta związane z rehabilitacją, z maściami, z lekami, no i przede wszystkim dojazdy do szpitala. Dzisiaj, podczas dzisiejszego dnia, to nie tylko akcja charytatywna, ale także akcja, która propaguje wstrzemięźliwość wobec wszelkiego rodzaju używek. Jak młodzież reaguje na tego typu akcje prewencyjne? Przed feriami zawsze staramy się na to zwrócić uwagę i jeżeli jest okazja połączyć tak dwie piękne idee, jak wolontariat i profilaktyka, to skorzystaliśmy z szansy, by to zrobić. Młodzież nie lubi prawienia o tych rzeczach, tak jak nie lubi wielu morałów przez dorosłych wygłaszanych. Spróbowaliśmy dzisiaj innych form. Było tworzenie plakatu na żywo, plakatu, który przeciwdziała hazardowi. To plaga naszej gminy w ostatnich czasach i nasza zdolna artystka spróbowała na oczach publiczności, na pewno było to trudne, wykonać taki plakat. Mamy mural, na którym wszyscy, którzy mają odwagę, złożyli podpis, że nie biorą narkotyków. Myślę, że te formy są dla młodzieży bardziej przekonywujące niż klasyczne pogadanki. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.